Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, moi drodzy, w kolejnej mapeczce od widza. Ja nazywam się LJay, a tutaj jest bardzo dużo tabliczek i w ogóle mam wciul rzeczy w ekwipunku. O mój Boże, po co mnie to wszystko? Panie, we mnie to wyrzuć. Dobra, dziękuję. Dzień dobry. Moi drodzy, zapraszam serdecznie wszystkich jak najbardziej do sklepu sklepiej.pl, gdyż wczoraj miała premiera mystery boxów, do których serdecznie odsyłam. Naprawdę schodzą w sumie dosyć mocno. Nawet się nie spodziewałem aż takiego, że tak powiem, odzewu z waszej strony, ale bardzo mnie to jak najbardziej cieszy. Więc zapraszam serdecznie sklepiej.pl. Moi drodzy, ja sobie muszę tutaj odlupować tylko nutki, żeby potem nie było, że mi się będzie w kółko ta sama nutka puszczała. Dobra. I zobaczmy. Nie od razu nie zaczynamy. Czekajcie, witaj na mapie, opis, dobra, poziomy, dobra, parkour, świat drzew, snake, find the button, strzel do celu, plus dodatkowe zadania, jakbyś chciał, ok? Jeden. Mapę robiłem około 2 tygodnie z przerwami z bratem, Seba 7 lat i siostrą Natalią 11 lat. Mapa trwa około 10-15 minut, ale u ciebie może to pójść szybciej. Najdłużej kombinowałem z komendami i mnie to denerwowało, bo ich nie umiem. Czekajcie, muszę wyciszyć sobie tego, bo będzie kuźwa ten. Dobra. I ten. Ta mapa to jest moje marzenie, ponieważ zawsze chciałem być na twym odcinku od 2 lat. No to widzisz, jesteś, Kuba, możesz się cieszyć generalnie, nie? Dobra, o mnie, zobaczmy sobie, co mamy tutaj. Witaj, ja nazywam się Kuba, mam 14 lat, subuję cię od 3 lat, gram w Minecraft od 4 lat. Bardzo lubię twe live. No Kuba, jak masz 14 lat i piszesz twe live, ty mnie oszukujesz, kuźwa, ty mnie oszukujesz. Zakiri Huterowers Life ze Sigla. PS, tą mapę robiłem 5 miesięcy temu i wysłałem ją teraz. Okej. Info dla widzów. Nie, mi się wydaje, że nie, to jest jaja robicie, to jest niemożliwe, żeby tak pisać. Zostaw suba na kanale LJay.pl i LJay Minecraft oraz like pod tym filmem, dokładnie tak. Witaj na mapie, tutaj, no to od tego powinienem zacząć, kuźwa. Bezchmurna pogoda, graj na pokojowym, byś musiał sam włączyć, bo nie znam tej komendy. Co nie znasz bezchmurnej pogody, panie? To jest weather, nawet Minecraft podpowiada, clear. Tada, i już masz bezchmurną, nie? Normalnie, dobra, pokojowy mam. Keep inventory true, wyłącz powiadomienie o komendach jak najbardziej, game mode 0, proszę bardzo. Miał to być kwiat, ale nie wyszedł. No taki drzewo troszeczkę, takie. Dobra, chyba mamy wszystko, no to good luck, have fun i zaczynajmy, moi drodzy. Wypatruj bariery, to będzie twoje utrudnienie. Orzesz ty, orzeszku ty. Dobra, czyli rozumiem, że najpierw idę tutaj, tak? Probably, i teraz co tam? Ha! Dobra, chyba o to chodziło. Czy tutaj mamy... Dobra, jak coś, jak spadnę, to jest ok. Czyli tu jest bariera, czyli najpierw idę tam. Teraz idę... Idę tu. Teraz idę tu. I teraz idę tu. Dobrze. Teraz tutaj, bo tam są bariery. I o, siemanko. Czekaj, tutaj są bariery. Tam teraz. Pierdziele, kuźwaki, labirynt. W tych parkurach, ale ładnie to nawet wygląda, powiem szczerze. Tu lepiej spawn point, tak, możliwe. Ja wiem, że to jest możliwe, spokojnie, ale, no, jak polecają spawn point, to myślę, że to... Kuźwa, no właśnie, widzisz, to nie jest głupi pomysł, żeby sobie spawn pointować, szczególnie jeżeli autor mówi, ej, weź ze spawn pointuj, no i zrobiłem za drugim podejściem. Nie, bo tam jest... Bariera, ty... Dobra. Czekaj, teraz muszę tu wskoczyć i teraz tu jest, dobrze. Proszę mnie... O, dobra. Snake'uś. Znaczy, ładnie poziomy są zrobione, to na pewno. Takie moje kolorki tutaj, kurczę. To na pewno. Zobaczymy, jak będzie z przechodzeniem, że tak powiem, samych... Nie! Za daleko? Okej, poczekaj. Tutaj, nie, tutaj. Wait, no co? Ej. Czy drewniane płytki naciskowe mają jakieś, kurcze, nie wiem, szersze pole naciskania? Aha, bo tutaj poleciałem za jedno za dużo. Dobra, okej. Tutaj. Tutaj, cześć, stój. Dobra. Bo jakoś tak się po prostu zagalopowałem trochę. Dobra, spokojnie. Jeszcze jedno, dobrze. Cium. Jak ja to ostatnio, kurcze, robiłem? Tyś? Pyś? Nie pamiętam, jak to było. Ale była beka troszeczkę. Czekaj, tutaj, teraz tutaj. Teraz tutaj. Teraz jedno tutaj. Teraz tutaj i tutaj. Dobra. Czekaj, bo się stresuję, im kuźwa bliżej jestem. W sensie, im dalej w zasadzie. No, im bliżej mety, im dalej... w poziomie jestem. O, tak bym powiedział. Dobra. Tutaj, tutaj. Jeszcze jedno. Dobra, teraz tutaj. Dobrze, teraz jedno tutaj. Teraz tutaj i tutaj. I meta. Dobrze. Okej, udało się. Ale powiem szczerze, nie wiem, jakoś na drewnianych płytkach jest to po prostu jakieś takie trudniejsze po prostu chyba. Okej, to jest Find the Button. Probably. Siema, się kuźwa tak ustawiły idealnie w dupkę normalnie. Czy jest tu guzik? Zasłaniacie guzik? Nie. Tu jest guzik. Nie. Tu nie. Tu nie widzę. Tu nie widzę. Okej. Chyba w jaskini nie ma. Tam może być. Tam może być, tylko ja się muszę jakoś dostać tutaj na drzewa. Momencik. W ogóle dosyć spora ta... Czy ja mam w ogóle czat włączony? Mam czat włączony. Okej, dobra, nieważne, bo to myślałem, że to prawdopodobnie jest... Okej, ale dobrze, że jest drabinka, to w razie czego mogę wyjść, nie? Bo gorzej jakbym tutaj po prostu wpadł i nic nie mógł zrobić. Kurde, szukam guzika, cicho bądź tam. Świnio, bo mi zasłaniasz, a ja nie widzę, czy... Nie widzę... Dobra, załóżmy, że tutaj nic nie ma. Czy z tej strony mógłbym zobaczyć właśnie. Dobra, nie widzę. Jajeczko, trzymaj kurczak jajko. Czy jestem w stanie wejść tutaj na drzewo? Bo wydaje mi się, że to może być bardziej z tamtej strony. Chyba, że to jest takie trollololo. Bo też nie wiadomo. Dobra, jeszcze domek musimy zobaczyć. W ogóle w domku nie byłem. Ej. Poka mnie to pyk. Aha! Nie ze mną te numery zawsze sprawdzam, co jest za drzwiami. Okej, czerwoną wełnę możesz niszczyć tylko nożycami. Nether może być trochę słabe niż domek, bo nie miałem pomysłu. Na żółtej wełnie możesz stawiać dźwignię. Matko bosko, ile błędów ortograficznych, kuźwa. Dobra, ale przepraszam bardzo, bo ja nożyc to ja nie mam. A mogę nie nożycami niszczyć? Czekaj. A w tej skrzyni nie powinny być nożyce? Załóżmy, że... Nie, wydaje mi się, że powinny być. Tak mi się przynajmniej... A żółta co? Na żółtej wełnie możesz stawiać dźwignię. Albo dźwignia tutaj powinna być w tej skrzyni. Też może być. Bo to jest na tyle mały poziom, że... Poczekaj. Chyba, że tutaj... Aha! No dobra. Ale w takim razie, czekaj, czy ja miałem gdzieś jakąś skrzynkę, żeby znaleźć nożyce? Czy ja miałem nożyce z poprzedniego poziomu? Właśnie tego się zastanawiam w sumie. Bo wydaje mi się, że tutaj powinny być nożyce. I tutaj tych nożyc nie ma. Mi się wydaje, że to o to chodziło. Dobra, czekaj, tu se spalimy to. Pyk! Dobra, dwa razy trzeba pyknąć. Dobra, okej. No to mamy czerwoną wełnę. To jest takie... Znajdź przycisk, ale bardziej takie... Okej, tu dźwignię możemy dać, tak? No dobra. To szukamy skrzyneczki z dźwignią w takim razie. Tak jakby, nie? Chyba. A tu są nożyce, a teraz tutaj były nożyce. Kurcie mać! A tam nie było, a tam powinny być, mi się wydaje. Tam, dosłownie na tamtym poziomie powinny być nożyce. Ja jestem przekonany. I tu jest dźwignia, dobra. Tu się już zgadza, ale tam tych nożyc nie było, a to była jedyna skrzynka. I tam mi się wydaje, że to był taki mały tyci błąd, nie? Ej, no, we to zamknij. Dobra, mamy to zrobione, moi drodzy. Wezmę taką łódeczkę. Déjà vu, normalnie. Czas na łódeczkę, proszę bardzo. I déjà vu, jadę sobie łódeczką tu. Tylko ostrożnie, żeby kurczę nie spał. Nie! Ej, serio? Halo! Nie... Myślałem, że kuźwa idealnie to zrobiłem. To tak, byłem tak na tej przestrzeni takiej idę. No przecie tu przejechałem sobie. Tu se przejechałem, może za bardzo. A tak bardzo się starałem. Ej, ale tych jest poziomów w ciul generalnie, tak jak patrzę, nie? A oni tam pisali na początku, że jest 4 poziomy. To jakie kuźwa 4 poziomy? Chyba, że 4 poziomy mi opisał tylko. No bo patrzcie, tak z góry jak tutaj... Jak się na to patrzy, no to tak na na bidę, to... O Jezus Maria. To jest tych poziomów tak... Boże, jaka świnka w ogóle tam śmieszna jest. Chyba że na przykład części tych postanowi, że nie będzie tych poziomów, bo są ciulowe. Łódka, 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 dobra, jest, pyk, mamy to. Je. Okej, szczelanko teraz będzie. Po co mi to? Może do zenchantowania na przykład. Dobra, gdzie jest guzik? Wait. A, tam, na drzewie, dobra. Heps. Ale nie za... Dobra, nacisnąłem go. Czy jeszcze jakiś guzik muszę nacisnąć? Słyszałem, jak się nacisnął. Gorzej, jeżeli tam komenda będzie zdupiona. To nie tak, że nie ufam. Chociaż w sumie trochę tak. Ale wolę po prostu sprawdzić, nie? Nie! Tu jest jeszcze jeden guzik, ale ja go totalnie nie widziałem. I tu jest... Okej, to jest taki znać guzik, ale no, rozumiesz. Można coś zapalić? Nie, okej. Dobra, tu se zapalę. Oj, zapalę se. No, zapal. Tam na ziemi. O, trafiłem, dobrze, bo nie chciało się wcisnąć. Okej, dobra. Ej, ładne te poziomy, muszę przyznać, naprawdę, kurczę, fajnie. Jeżeli chodzi o budowanie, tutaj jakby pełna profeska, moim zdaniem. No, otwórz te drzwi. O! Wiedziałem, że tam w środku będzie guzik. Dobra. Gdy nie dasz rady. Aha, spoko. To ja se wezmę to. Wezmę nawet więcej, bo sobie odłożę te rzeczy. Liście... tu se wyrzucę, dobra. Dobra, co to jest? Tu zostaw wszystko, co mnie... Kuźwa! Nie! O, się... Moment, ja się muszę kilnąć. Muszę się kilnąć, no! Okej. Nie. O, było dobrze. Nie. Oj, się. Nie. Fuck. Ale za pierwszym razem było tak dobrze. Nie. O, tu jest idealne. Proszę bardzo. Easy peasy, normalnie. Tak, o, mamy to. Okej, kolejny drop. Czekaj, tu te części zostawię i lecimy. Dobra, czekaj. Hop. Wow. Aj. O, no serio? Seriously? No Przeszedłem. To wcale nie był błąd Minecrafta. Udało ci się. New level. Ty, tam coś było. Kurde. Znaczy prawdopodobnie, że wyrzuci rzeczy. Dobra, nieważne. Okej, spawn pointik. Jak oswoić ocelota? To będzie bardzo trudny quiz. Trzymać rybę, tak, dokładnie. Każdy by wiedział, no nie powiedziałbym. Wiem, że jest na pewno 5 osób, które to oglądają, które by nie wiedziały. Ile jest rodzajów drzew? My name is Jeff. 6. Ile lat ci subuje? Czy? Skąd wiem? No bo żeś pisał. Ile jest owoców, warzyw? Chyba nie wiem, 12. Nie, no to 11. Tego nie wiedziałem, nie chciało mi się liczyć. Jak zdworzyć repeter? 2 redstone, 3 bruku, 1 pochodni? Nie, 2... Czekaj. 2 proch redstone, 3 kamienia i redstone. Pochodni redstone, tak, bo tak dziwnie napisane było. Z kim autor robił mapę? Z bratem Seba i siostra, ale tutaj takie lata były, dokładnie. Ja pamiętam normalnie, tak o. Czy da się stworzyć zupę z kwiatów w MC114? Nie. Z kwiatów? Ale że z kwiatów? What? Jaki ma cel jaj w Minecraft? Na żajebieszczego Mustanga. Okej. Czy da się znaleźć jeden blok złota w wagonikach ze skrzynką w opuszczonych kopalniach? Blok złota w wagonikach ze skrzynką. Bloku złota chyba się nie da. No, dokładnie. Okej, a więc dotarłeś do tego poziomu, masz do wyboru. Graj dalej na dodatkowych poziomach, koniec gry i zniszcz mapę. Nie no, luknijmy te dodatkowe, no, czemu nie, no zobaczmy, nie? Okej. Spawn point gdzie chcesz, to jest... O mój Boże, to jest parkour. Nie muszę parkoura przechodzić z dodatkowych, ja po prostu chcę je zobaczyć. Dokładnie, ja tylko chcę je zobaczyć. Ładnie, fajnie wykonane, ale LJay już ma dosyć parkourów na dziś, dziękuję. Zobaczmy sobie, co mamy dalej. A co to? Aha, bo tu jest dalej ten, tutaj to... Aha, i tu jest meta jakby, nie? Dobra. Brawo, staje się Padek Galaktyki. Okej, aha, bo to było takie od ziemi, znaczy od takiej kopalni po kosmos, nie? To było spoko, to było spoko, tylko już parkourów nie chciałem po prostu... LJay przerwał nagrywanie. Serio, nie wiem jak to się stało. Chciałem wcisnąć... coś chciałem nacisnąć i wcisnąłem przez przypadek klawisz, który kończy nagrywanie. Hashtag fail w komentarzu. Ej, serio, a ja tu gadam sobie, przechodzę w ogóle poziomy dodatkowe i tak dalej. Ej, come on! No masakra, ej. Typowa świnia, która widzi marchewkę. Że tutaj, nie? Ale świni nie ma tutaj, a ja tu się tak wypowiadałem, że jeżeli tu są dodatkowe poziomy, to czy ja mam, mogę to jakby tam, że tak powiem, no... oceniać czy coś, nie? I teraz na przykład tutaj nie ma świni w ogóle, a w poprzednim poziomie była krowa i... I don't understand. O, tutaj też nie ma zwierzaka i tu jest... Zapomniałeś o zwierzakach! Totalnie zapomniałeś o zwierzakach. O, zarąbisty, prosty parkour. Ja sobie tu podaruję, ale jak ja to zrobiłem, że przerwałem nagrywanie, nie mam bladego pojęcia, moi drodzy. Także ja tego odcinka nie będę przeciągał jakoś czy coś, bo przede wszystkim ja go muszę jeszcze przerenderować, bo muszę połączyć te dwa klipy i stworzyć ten średni parkour. No ja pierdzielę, przecież jak ja bym miał tutaj skakać, to jest po prostu... Nie, nie, o... Ładnie to wszystko wygląda, ale to są dodatkowe poziomy. Ja powiedziałem, że chcę je zobaczyć, ok? Szczególnie parkourów nie chcę robić. Trudny parkour, zarąbiście. Tu jeszcze 180 na tym. Tu podwójna 180 Nie, nie na moje nerwy. Nie ma opcji, nie ma opcji, nie ma opcji. Okej, czy masz na tyle odwagi, by tam wskoczyć? Okej, to brzmi ciekawie. A co tu jest? Tu nie ma nic, tu też nie ma nic, okej. No to let's go, pyk, pyk i tutaj. Czas, abyś obejrzał całą mapę. Okej, tutaj możemy sobie z góry obejrzeć całą mapę. Ej, co mnie teleportuje, ty? Aha, bo to mnie teleportuje. Okej, bo ja tu widzę różne teraz te poziomy i wszystko. Okej. Ale jak ja żem skończył? Ja nie wiem, ja jestem zły na siebie w ogóle, że ja tak sfailowałem, nie? Serio. Okej, obejrz mój projekt, który jest fajny. Okej. Wygodnie, zaczynamy za 5 sekund. Niewidzialna podłoga, nie spadniesz. Kuźwa, pa co on robi. Jak tu się kuźwa głowa LJaya prezentuje, tylko taka zarąbiście rozpłaszczona jeszcze mam wrażenie, nie? No tak, bo tych kratek jest tutaj o jedna za dużo chyba, jeżeli chodzi o boki. Ale kuźwa, pa, jak animacja normalnie się robi. Spoko, spoko, fajnie. Jej, jeszcze fajerwerki. Fajnie, fajnie. Brawo, doszedłeś do tego momentu, czyli przeszedłeś mapę. Gratulacje, oceń moją mapę od 1 do 10 i rozwal mapę. Więc powiem tak. Jeżeli chodzi o podstawowe poziomy, które były od początku mapy, moim zdaniem zarąbiście, fajnie, wszystko. Nie było żadnego w ogóle problemu z przejściem poziomów i tak dalej. Wszystko było do ogarnięcia. No, generalnie super. Jeżeli chodzi o dodatkowe poziomy, no to tak, tutaj był ten parkour, fajny, ładny, ale to tak jak mówię, już nie chciałem go po prostu przechodzić, no bo parkour. Tutaj był ten moment, żeby tam przeskoczyć do tego, jako zakończenie mapy. No i tutaj z tymi zwierzaczkami, tutaj krowa była, w tym droperze, czy tam dispenserze, nie, droperze, no nie, dispenserze, była marchewka. Czyli no niekoniecznie dla krówki, bo krówka nie chciała iść za marchewką, ale tutaj była... możliwość, że tak powiem, zrobienia sobie z hejbali... wow, shit, chyba krowa nacisnęła ten. Była możliwość zrobienia sobie po prostu tego. Krowo, Czy ja mogę cię prosić, żebyś ty łaskawie nie stawała na tej, dziękuję. Także tutaj była możliwość ogarnięcia tej krówki, tutaj natomiast już nie było takiej możliwości, bo tutaj zwierzaczka nie było i tutaj również zwierzaczka nie było, więc jak miałbym patrzeć na dodatkowe poziomy, no to bym musiał troszeczkę tutaj uciąć punkciorów ogólnych z tych poziomów, które tutaj nie do końca były dobrze zrobione, ale tak jakbym chciał podsumować całą mapeczkę, no to myślę, że 8 na 10 co najmniej mogę tutaj spokojnie dać, bo naprawdę fajna mapeczka. Tutaj parkury też kolejne były, ja sobie nie wyobrażam, jak miał faktycznie przechodzić te parkury. Bo samo to, że zajęłoby mi to w ciul czasu, to na pewno. To po drugie, na poziomie tym czerwonym, czy tam chyba to był pomarańczowy, nie wiem, któryś z tych, gdzie jest podwójna 180 nad lawą, nie wyobrażam sobie tego, nie zrobiłbym tego za ciula. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie, życzę wam wszystkim miłego dzionka, do następnego, trzymajcie się i papatki. Hej!